Wykonawcą roweru metropolitalnego będzie Next Bike GZM. W 31 gminach pojawi się 7 tysięcy rowerów. Po trwającym przeszło 3 lata postępowaniu GZM w końcu wybrała wykonawcę. Ofertę złożyła tylko jedna firma. Pierwsze rowery mają pojawić się na ulicach naszych miast 4 miesiące od podpisania umowy. Karolina Komada. Po trwającym kilka lat postępowaniu mieszkańcy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii doczekają się prawie 1000 stacji ich wypożyczania. Każdy rower będzie wyposażony w nadajnik GPS. Pozostawienie tego roweru albo odebranie roweru ze stacji nie będzie już wiązało się z przypinaniem go do obejmy czy do stojaka. Będzie można po prostu zostawić rower na stacji. Będzie go można również zostawić poza stacją, stąd te potrzebne nadajniki GPS, ale to będzie się wiązało z pewną dodatkową opłatą. Umowa zostanie zawarta na 5 lat i od momentu jej podpisania ruszy proces udostępniania rowerów. W pierwszej fazie będzie ich ponad 1000 w 7 miastach. Mowa tu o Katowicach, Gliwicach, Zabrzu, Tychach, Czeladzi, Siemianowicach, Śląskich i Sosnowcu. Urzędnicy mają nadzieję, że system rowerów metropolitalnych zrównoważy mobilność miejską. Dzięki temu tych samochodów na naszych drogach będzie mniej, bo trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o Sosnowiec, to w skali roku przybywa ich dosyć mocno, bo to jest około 3000 pojazdów w skali roku, a drogi nie są z gumy. My też nie mamy w planach poszerzania tychże dróg, stąd też najrozsądniejszym rozwiązaniem dla podróży oprócz komunikacji publicznej są właśnie rowery i liczymy na to, że mieszkańcy w pokonywaniu tych krótkich dystansów właśnie takie rozwiązanie wybiorą. W ciągu 22 miesięcy od podpisania umowy rowery czwartej generacji pojawią się w 31 gminach tworzących GZM. Jeśli wypożyczymy rower w jednej gminie, w jednym mieście, możemy przejechać tych gmin ile chcemy i pozostawić rower w miejscu docelowym. System zostanie zintegrowany też z systemem komunikacji miejskiej, z systemem płatności za bilety. Co więcej, posiadacze biletów okresowych będą mieli pewną pulę minut do wykorzystania. Wykonawcą zostanie firma Nextbike, a wypożyczalnie jednośladów będą dostępne przez cały rok. Po zakończeniu wszystkich faz projektu będzie to jedna z największych sieci miejskich wypożyczalni rowerów w Europie.